gościu. Moje nazwisko Maciejewski Marcin. Prowadzę działalność pod dźwięczną nazwą Pan Slogan. Moja działalność, to co będę dzisiaj prezentować i pokazywać i chwalić się Wam, to moją unikatową kolekcję gazetek sklepów Żabka. Na początek chciałem tylko powiedzieć, czym zajmuję się zawodowo, gdzie mówi się do mnie per pan. Trzy aspekty mojej działalności to budowanie strategii wizerunkowej, taki aspekt projektowania usług, wymyślam nazwy, headliny, slogany, klejmy dla marek, jak i również zajmuję się nadzorem projektów, nadzorem procesu projektowego, piszę koncepcje, redaguję koncepcje po prostu, tylko jak kreatywne. Moja historia rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy przybyłem do Krakowa i moim oczom ukazał się wspaniały dyskont spożywczy Żabka. Tam znalazłem gazetkę, która ma stanowić funkcję informacji handlowej. Jak pewnie wiecie, każda gazetka wygląda bardzo podobnie. Ja uzbierałem na przełomie 2-3 lat aż 20 numerów. Jest ona niekompletna, ta kolekcja, ale później Wam powiem, jak uzupełniłem sobie tą kolekcję. Każda z gazetek, jak wiecie, ma zaprezentowane produkty. Te produkty są najczęściej w bardzo dziwnych okolicznościach przyrody. Są różnego rodzaju wielkości nieoddające rzeczywistości, gdzie na przykład butelka magii jest tak wielka jak kanapkowy raj, szynka lub też familijna, jest olbrzymia jak słoik leczo. Moją uwagę zwróciła taka mała postać, która pojawiała się pomiędzy produktami. Jest to mały brand hero Żabka. Postanowiłem pogrupować ze względu na to, że to moje spoczenie zawodowe i na początku prezentacji pogrupować też te Żabki, które pojawiły się tak tematycznie. Pierwsza z grup to moja grupa Apetyt, gdzie został zastosowany taki proces marketingowy, czy też taki aspekt marketingowy, wywalony język, ażeby podkreślić walor produktu, który jest reklamowany. No jak widzicie, apetycznie bardzo wszystko wygląda, chętnie by się zeżarło cokolwiek z tej gazetki Żabka. Druga moja ulubiona to płeć piękna, moja najulubieńsza to po prawej stronie stojąca przy garach bizneswoman, która tuż przed wyjściem do pracy w szpilkach i w kołnierzu słowackim potrafi jeszcze zamieszać w garze, ażeby zupa była na cały tydzień. Mam również moją nauczycielkę, reprezentanci innych kultur, jak widzicie, obieży świat, Eskimosi, Chińczycy, Francuzi, Włosi, Egipcjanie, nawet nie wiem z czym tam, chyba z jakimś napojem alkoholowym na tacy. Kolejna z grup to grupa, która jest dosyć taką tajemniczą, nazywam ją Przyczajeni. Oni, no, ta grupa, te Żabki są poukrywane, uwierzcie mi, że i królik, i zając to też jest Żabka, na pewno. Na pewno Żabka. Dobrze, to by było takie pogrupowanie ich, jeżeli chodzi o taką tematykę. Każda z gazetek na samym końcu ma taki element rozrywkowy, właśnie zabawa, krzyżówka, jolka, labirynt lub też wspaniała gra pod tytułem Połącz punkty. Taka gra logiczno-logistyczna, bym powiedział. Moją uwagę zwróciła taka grupa rysunków troszeczkę takich nieokiełznanych. Powiedziałbym, że z połączenia kresek wynika jakiś niezidentyfikowany obiekt. Jak widzicie, nic nie jest rozwiązane. To jest naprawdę, wydaje mi się, chyba biały kruk na rynku. Nietykalne, mam nadzieję, że kiedy będzie muzealne. Brakujące numery postanowiłem uzupełnić pisząc list do Żabki. Na mój adres i moje nazwisko Mateusz Denzel zostały mi odesłane 4 brakujące numery z tej mojej kolekcji. Żabka nic nie odezwała się, w sensie, że nie odpisała mi w podzięce, czy też w zachęcie do tego, żeby do współpracy mnie zaprosić. Żabek jest wpierony od okazji po różnego rodzaju formy. Mam ze sobą cały klaser, jeżeli ktoś by był chętny, to możemy na przykład pobawić się, że ktoś powie swój miesiąc urodzin i otworzymy sobie któryś z miesięcy, przejrzymy szabulę. Ja zacząłem zastanawiać się, jak to jest możliwe, jak to powstało, kto za tym stoi. I tak wpadłem na pomysł, ażeby właśnie otworzyć swój biznes i zastanowić się na tym, czego zabrakło w tym wszystkim. Czy właśnie zabrakło procesu projektowego, nadzoru tego procesu projektowego.
nad tym procesem projektowym? Czy padło tylko i wyłącznie pytanie, ty słuchaj, mam żabkę, jest Mikołaj, zrób mi żabkę Mikołaja. Dobra, świetny pomysł, jedziemy z Polski. Gdyby nie na tym powinno to polegać. Takich kilka aspektów, które pomyślałem sobie, że można by było właśnie poddać uwadze w tym przypadku. Koncepcja kreacji, czy to zostało w ogóle spełnione, czy w ogóle informacja została zaprojektowana. No i postanowiłem, ażeby pomóc nie tylko takim firmom jak Żabka, mikro i małym przedsiębiorstwom, ażeby dźwignąć handel razem ze mną. Mam nadzieję, że można. Oprócz takich działalności dla nawet nie komercyjnych, a dla mikro i małych przedsiębiorstw, współorganizuję również wydarzenia kulturalne. Jednym z takich dużych, ogromnych rzeczy, które produkuję, współorganizuję, jest Festiwal Ensemble, gdzie zajmuję się właśnie takim aspektem, można powiedzieć, projektowania usługi, takiego ważnego elementu festiwalu, jakim jest hospitality, czyli gościnność. Ja zajmuję się, żeby artyści byli upici i żeby się dobrze bawili. Zapraszam Was do fejśnięcia mnie lub też zerknięcia na Facebooku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany obejrzeniem kolekcji wedle klucza miesiąc urodzin, zapraszam po w kuluarach. No to by było na tyle. Dziękuję.